Cześć, tu Ernest. Skażenie wyspy się rozszerza, światło dzienne ujrzało mnóstwo nowych informacji o rozdziale trzecim, a twórcy gry rozdają kolejne skiny za darmo. Ale po kolei. Na początek mam dla was oferty wymiany. Dawka Luni za łapkę w górę na ry. Uwaga. 3, 4, ry. O, Luni. W trybie kreatywnym teraz można zdobywać punkty doświadczenia za wykonywanie celów map. W menu wyboru trybów mapy oznaczone taką oto ikoną EXPA mają aktywowane specjalne nagrody punktów doświadczenia. Na mapach typu The Pit FFA otrzymujemy punkty za oczywiście każdą eliminację. W przypadku mapy autorstwa Gearsiego jest to ponad 1500 PD. Defrany, jak już się pewnie domyślacie, wynagradzają za przechodzenie mapy. Mała uwaga, niektóre tryby z tą etykietą mogą tymczasowo nie dawać EXPA. Za każdym razem, kiedy autor aktualizuje mapę, musi ona przejść proces kalibracji nagród. Ta zmiana jest zdecydowanie na plus. Otworzyła ona jednak pewną puszkę Pandory. Niektórzy nadużywają urządzenia pochwał do tworzenia pustych map do wbijania poziomów karnetu bojowego. Non-stop. Jak się jednak okazało, to może zepsuć konto. Już jest kilka przypadków graczy, którzy mają ponad 1000 poziom i nie mogą zalogować się z powrotem na swoje konto. W sezonie 8 wbijanie EXPA już było dosyć łatwe. W końcu to pierwszy sezon, w którym kilka osób zdołało wbić 1000 poziom po raz pierwszy w historii. I to bez gliczy. A teraz jeszcze dochodzi to. Ciekawostka. 1001 poziom pokazuje się w menu jako poziom X. Finalnie stało się nieuniknione. Z powodu tego incydentu tymczasowo wyłączono pochwały PDF w trybie kreatywnym. Dalej, zmiana na wyspie. Dzień po ostatniej aktualizacji całkowicie znienacka, po niespodziewanym powrocie wózków sklepowych, na pole bitwy wróciły wózki golfowe. Są one jednak mega, mega rzadkie. Mogą zrespić się w miejscówkach z rozdziału pierwszego, które przetrwały event czarnej dziury, albo zbugować w płotku, a czasem nawet w rzece pod wodą. Ogólnie bardzo fajnie się wożą po mapie. Niekiedy działają lepiej niż samochody. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że może to być związane z destabilizacją wyspy, która jest spowodowana działalnością Królowej Sześcianu. Epic Games bezpośrednio wspomniało o tym w poście na temat aktualizacji Naruto, więc może tu być coś na rzeczy. Jednak nietypowe miejsca, w których się pojawiają oraz fakt, że słabo sobie radzą z wodą, podpowiada nam, że to może być pomyłka. Według kodu gry mają niby zerową szansę na pojawienie się, ale z jakiegoś powodu korzystają ze zmiennej wózków sklepowych. Dziwne, dodam jeszcze, że w plikach gry niedawno zaktualizowano pliki taranów i pomagierów Brutusa z drugiego sezonu rozdziału drugiego. Ponieważ takie zmiany zachodzą zazwyczaj, kiedy coś ma powrócić, możemy spodziewać się, że to nie koniec zmian z zaskoczenia. Tarany i pomagierzy mogą wrócić kiedykolwiek. Może dlatego poziom wody w grocie się obniżył. Swoją drogą, wracając jeszcze do Królowej, to FN Assist zauważył coś bardzo interesującego. Dla niewtajemniczonych, jeśli weźmiemy nowy dźwięk piramidy pod spektrogram, to ujawnia się obraz piorunów uderzających w albo wychodzących z pryzmatu piramidy. FN Assist porównał tą grafikę do odwróconego loga na pelerynie fundamentu i odkrył uderzające podobieństwo. Jak myślicie, czy to coś może oznaczać? Co jeśli w świecie Fortnite 7 to dosłownie prorocy? Wiemy, że fundament pojawi się na evencie ze swoim własnym dialogiem, a jego opis skina w szafce zdradza nam, że dokona poświęcenia. Poznamy również lokalizację 7, której jest liderem. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym poruszyć temat darmowych nagród i nie tylko. Przypominam, że zostało tylko kilka dni eventu Nindo, w którym do zdobycia są darmowe emotki i lotnia Kurama. Wspominam o tym ponownie, ponieważ twórcy gry dali znać, że każdemu, kto kupił lotnię Kurama w sklepie do 17 listopada godziny 20, a także otrzymał ją w ramach wyzwania Nindo, zostanie przyznany zwrot 1200 fałdolców w ciągu tygodnia. Niestety, podobno, nie dotyczy to giftów. Niektórzy z was mogli otrzymać nagrodę emoji z innego dnia. Mi też to się przytrafiło, ale to tylko błąd. Pamiętajcie, że 5 dnia można odblokować wszystkie emotki na raz za zdobycie 2 punktów. Poza tym Fortnite ogłosił nową współpracę z Xboxem. W grudniu do sklepów zawita nowy zestaw konsoli Xbox Series S z ekskluzywnym skinem Fortnite i Rocket League. W przypadku Forta będzie to strój Czachy Mroku, jej plecak, zbierak Mroczny Rozłupywacz oraz 1000 fałdolców. Microsoft podkreślił, że ta zawartość zostanie dostarczona na pierwsze konto, które zloguje się na tej konsoli. Nie będzie kodów, które można byłoby aktywować na innym Xboxie. A szkoda, bo to dosyć znacząca inwestycja. Ponadto w plikach gry wczoraj odszyfrowano nowe itemy Rocket League do Fortnite, a mianowicie plecak, zbierak, graffiti i ikonę sztandaru Gdaka w szczęśliwym jajku z Rocketa. Na ten moment jeszcze nie da się ich zdobyć, ale dzięki nazwie kodowej tych skinów wiemy, że to współpraca z grą Rocket League Sideswipe.
Ta gra to Rocket League, ale na urządzenia mobilne. Nie można jeszcze pobrać ani grać w tą grę w Polsce. Na dzień dzisiejszy działa tylko w niektórych regionach świata. Z tego co słyszałem jednak, powinna wejść jeszcze w listopadzie lub w grudniu do reszty regionów, a wraz z nią nowe wezwania o przymioty sporta. Hypex przekazał info o nadchodzącej kolaboracji z filmem Matrix Zmartwychwstania. Jest ona zaplanowana na drugą połowę grudnia. Do sklepu zawita skin Neo i Trinity. Nie wiemy jednak, czy będą młodzi jak w pierwszych filmach Matrix, czy tak jak w tym najnowszym. Mam nadzieję, że pojawi się modka Neo, unikającego kul w zwolnionym tempie. To byłoby epickie. Ciekawostka, Neo będzie drugim skinem z twarzą aktora Keanu Reeves w Fortnite. Pierwszym był oczywiście John Wick. Ta kolaboracja wyjaśnia też, czemu nazwa skina Trinity została zmieniona na Trinity Trooper w marcu tego roku. Jeśli chodzi o Fortnite, to pod lupę musimy brać każdy mały szczegół. FireMonkey za to otrzykał informacje na temat nowego eventu związanego z koszykówką. Pod nazwą kodową Haste skrywa się szereg zaszyfrowanych rekwizytów do trybu kreatywnego. Między innymi kosz, zabawka do rzucania, kosz z minigrą oraz model takich oto butów marki Jordan. Tak jest, po 2 latach marka Jordan znów zawita do gry z wyjątkową mapą kreatywną. 2 lata temu były wyzwania na mapie zręcznościowej. FireMonkey podejrzewa, że tym razem ma szansę wejść minigra koszykówki przeciwko innym graczom, która wyciekła kilka miesięcy temu na rozprawie sądowej Epic Games przeciwko Apple. Jednak to nic potwierdzonego. Pewne za to są nowe skiny i wyzwania, ale tutaj też jeszcze nie znamy szczegółów. Pozostało nam tylko czekać. To nie wszystko. Na konsolach i Epic Games Store do 25 listopada całkowicie za darmo można odebrać grę Kid Amnesia Exhibition. Wspominam o tym, ponieważ za pobranie jej do naszej szafki Fortnite trafi nietypowy pakiet muzyczny. Na PC-cie wystarczy tą grę tylko odebrać, nie trzeba jej pobierać. W sklepie w Fortnite za to do odebrania jest ekran wczytywania za okrągłe 0 fałdolców do 23 listopada. A z okazji wyprzedaży Black Friday została aktywowana przecena 50% na pakiet Mistrzów Magmy. To mega przecena. Wracając do tematu sekretów wyspy, to Egyptian Fortnite Leaker zauważył, że do plików gry dodano z powrotem nie tylko model starej pompy i bursta, ale i oryginalną teksturę włosów agenta Jonesa z eventu z Zone 2. Może to oznaczać, że na evencie spotkamy prawdziwego, obecnego agenta Jonesa, którego szuka Fundament, oraz jego starą wersję, potencjalnie migawkę Jonesa, którą mogliśmy zobaczyć na banerze Donalda Mustarda. Migawki postaci w świecie Fortnite powstają co każdy przeskok przez punkt zerowy. Co jeśli Fundament najpierw natknie się na kilka migawek agenta Jonesa. Prawdziwy Jones, z którym dogadał się Fundament, jest obecnie w pętli. Nie może mówić, ani niczego sobie przypomnieć, a do tego cały czas zmienia kostiumy, więc znalezienie go będzie niemałym kłopotem. Warto uwagi jest też to, że plika gry zaktualizowano i dodano z powrotem niektóre stare elementy wyspy, w tym tablicę knajpy Butter Barn, naleśnika z 5. sezonu. Pamiętacie ją? Co ciekawe, ta miejscówka pojawiła się na koncepcie wyspy na rozdział 3. To mi nasunęło pewien pomysł. Jeśli teoria mówiąca o tym, że wyspa rozdziału 3 będzie na odwrocie świata Fortnite potwierdzi się, to może się okazać, że UR skopiowało naleśnika i jego miejscówkę na wyspę Fortnite z drugiej strony, gdzie UR ma swoją siedzibę agentów itd. To by było możliwe przy użyciu mocy punktu zerowego. Muszę jednak podkreślić, że ta mapa to tylko koncept, który powstał rzekomo na podstawie wycieków sprzed kilku miesięcy. I nie jest to potwierdzony wygląd nowej mapy, ale może być w tym trochę prawdy. Shina na swoim Twitterze przekazał dalej informację od FNBR Unreleased o tym, że nazwa kodowa wyspy rozdziału 3 to Artemis. Po polsku Artemida. Dla tych, co nie wiedzą, to twórcy gry jak dotąd nazywali w plikach gry wyspy Battle Royale nazwami bogów olimpijskich z mitologii greckiej na literę A. Nazwą kodową pierwszej wyspy była Atena, a drugiej Apollo. Co ciekawe, Artemida, bogini łowów i przyrody, jest siostrą bliźniaczką Apollina. Co jeśli twórcy gry specjalnie wybrali tą nazwę, aby nawiązać do tego, że wyspa rozdziału 3 będzie na odwrocie świata Fortnite? Nie będzie to samą wyspą, tylko w nowym ułożeniu jak w przypadku zmiany z Ateny na Apollo, a całkowicie nową wyspą po drugiej stronie. Twórca konceptu, o którym wspomniałem, użył tej samej nazwy, co może oznaczać, że miał rację, ale z listy bogów z mitologii greckiej zostały tylko 3 możliwości na literę A, plus Artemis brzmi najfajniej, więc to równie dobrze mógł być trafiony strzał. Egyptian Fortnite Leaker udostępnił też kilka szczegółów o etapie ataku na evencie. Więc tak, wiemy, że ten event będzie interaktywny, podobnie do wojny o Nexus przeciwko Galactusowi. Wydarzenie rozpocznie się od ataku Królowej Sześcianu. Wzniesie się wielu opiekunów. Za zadanie będziemy mieli przetrwać 4 fale ataku z rewolwerem i karabinem szturmowym. Specjalnie na ten event do gry dodano nowe animacje śmierci opiekunów. Ostatnia rzeczywistość, czyli Armia Królowej, będzie w stanie nas zlikwidować.
zanim przejdziemy do ostatniego, to Fortnite na piątkowej transmisji na żywo zapoznał nas z planami na grę turniejową w 2022 roku. To była cała godzina pełna informacji, ale w skrócie zapowiedziano FNCS w parach w nowym formacie w każdym sezonie, turnieje w dywizjach, dwurundowe kaszkapy, ponowne rozpatrywanie propozycji organizowania turniejów przez innych organizatorów, więcej możliwości w rozgrywkach turniejowych i turnieje fizyczne na żywo. W opisie zostawię link do oficjalnego posta na ten temat. Znajdują się tam najważniejsze punkty. Warta uwagi jest też najnowsza ankieta Epic Games. Fire Monkey na pojedynczym obrazku zmieścił wszystkie tytuły filmów, seriali, gier i nazwy postaci, influencerów itd., które pojawiły się w tej ankiecie. Ankietowanych pytano, jakie tytuły i postacie im się podobają. Tego typu ankiety Epica mogą nam podpowiedzieć, co ma szansę pojawić się w Fortnite w przyszłości. Ale jak napisał Fire Monkey, nie są potwierdzeniem. Na koniec zostawię was z prezentacją finałowego etapu Fortu, który powstaje na południe od przyjemnego parku. Kumar na swojego Twittera wstawił filmik, na którym obleciał całą tę miejscówkę. Jest tu kilka ciekawych rzeczy. Bomby i biurko TNT-ny, worek do boksowania Brutusa, książki Sky i długi stół z wieloma krzesłami. Może się szykować ważne spotkanie organizacyjne UR. Fort będzie punktem startowym na evencie tego sezonu. Tutaj będą bronie i prawdopodobnie miejsce odrodzenia. To w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Pojawym.